zaczynam w miejscu szczególnym. Jestem na cmentarzu w Grębałowie na grobie świętej pamięci Jerzego Furmanka. Materiał, który zobaczycie, w dużej mierze nawiązuje do jego historii. Jerzy Furmanek był wielokrotnym mistrzem świata i Europy w wyciskaniu sztanki leżąc. Był również pierwszym mistrzem Polski w kulturystyce. Po śmierci trenera niestety zaginęły zdjęcia z tego wydarzenia, które pożyczył od organizatora mistrzostw. Myślę, że jest to duża strata dla historii polskiej kulturystyki z tego okresu. Do dzisiaj mam wyrzuty, że nie zeskanowaliśmy tych zdjęć, stąd decyzja spotkania się z ważnymi postaciami tworzącymi historię tych zdjęć i zrobienie dokumentu historii kulturystyki lat 70. i historii pierwszych mistrzostw Polski w kulturystyce. Witaj, prosiłam o spotkanie, bo na podstawie zdjęć mistrza Jurka Furmanka, których w posiadaniu się znalazłam, robię materiał na temat historii polskiej kulturystyki lat 70. i ty w tej historii odgrywasz znaczącą rolę. No, zgadza się. Poznałem Jurka w latach 70., można powiedzieć. I zacząłem się właśnie w ten sport bawić. Liczyliśmy na pierwszej siłowni, która była, znajdowała się na Centrum B. Siłownia ta wyglądała może, tutaj to nie można powiedzieć, że to jest siłownia, bo to jest kosmos porównując z tym, co było. Tak, jeśli chodzi o komfort, tak. To wyposażenie. Była wyposażona w to, co każdy przyniósł. Sztangielki, różne ciężary sztangielek były, to było wszystko, to było robione właśnie własnym sumptem. Za wyjątkiem może gryfu, bo gryf to byśmy załatwiali, ale tak to resztę wszystko, uchwyty, drążki, to wszystko było robione. I w takiej siłowni, jak tutaj w tym pomieszczeniu, ćwiczyło 4 osoby, maksymalnie 5, i to trening mógł trwać tylko 1,5 godziny, a potem wchodziła następna grupa. Limitowany był czas? Oczywiście, limitowany. Bo? No bo pomieszczenie było takie, jak chętnych było strasznie dużo. I raz w miesiącu były przyjęcia do siłowni, raz w miesiącu była ogromna kolejka i wtedy można się było dostać do siłowni tylko na zasadzie tej, jeżeli ktoś wypadł, on zrezygnował albo przestał ćwiczyć. Wtedy można było skoczyć na grupę i nie było czegoś takiego, że pasowała mi godzina taka, to przychodzę na tą godzinę. Miałem wyznaczoną godzinę, przypuśćmy 16.30, 1,5 godziny do 18.00. Musiałem w tych godzinach się zmieścić, opuścić siłownię. Jeżeli się spóźniłem, to ten trening był krótszy albo w ogóle przepadał. No, albo ewentualnie przychodziłem i prosiłem, żebym mógł na następnej grupie zrobić. Później, jako bardziej, można powiedzieć, zaawansowanie, dostawaliśmy swoje klucze i przechodziliśmy w godzinach zamknięcia. To były naprawdę bardzo fajne lata i bardzo mile je wspominam. Ćwiczyliśmy wtedy z Jurkiem. Zresztą z Jurkiem się znaliśmy prawie 40 lat. Tak, i w sumie Jurek mnie zainspirował do treningu kulturystyki. Tak to się zaczęło, bo tak później zaczęło. Wyniki w kulturystyce miałeś w 90. latach. Zacząłem startować od koniec lat 80. i 90. całe do 99. Zdobyłem 6-krotnie mistrza Polski Południowej, bo wtedy było startowane. Mistrza Polski Weteranów w 97. w Ciechanowie, wicemistrza w 99. w Wrocławiu. We Wrocławiu. Tak. Ale ja nie wiem, czy ty dobrze powiedziałeś, że pierwsza siłownia to była jednak, wydaje mi się, tam na centrum u was w kamienicy. No tam. W waszej piwnicy. Tak, tak. A to znaczy to, jaką ją opowiadam o tej siłowni TKKF. Oficjalnej, która to była pod patronatem TKKF-u. TKKF płacił za to składki, znaczy za czynsz, za wszystko, bo to było zbierane, odprowadzałem składki do TKKF-u. To była taka pierwsza siłownia i tam Jurek był prezesem. Prezesem, ale opowiedz o tej siłowni, którą żeście sobie zorganizowali w piwnicy. Jurek dzwonił do ciebie, ja słyszałam, bo rozmawiałam z wieloma ludźmi, dzwonił do ciebie po kaloryferze. Tak, schodziliśmy na dół i ćwiczyliśmy, a do wyciskania mieliśmy zwykłe sanki. Jako ławeczkę na noc. Co znaczy sanki? Takie sanki, no, na których dzieci jeżdżą teraz. Zimowe. Kładliście się na tych sankach? Tylko, że one były metalowe. Okej. Okay. Metalowe były te płozy, jak to się mówi, a to były drewniane, wiadomo, te. Na tym się kładło noc, stojaki się dostawiały i na tym się ćwiczyło. Okej, okay. A co było jako obciążenie? Jako obciążenie mieliśmy gryf, mieliśmy oryginalny, a tylko raz jeden mieliśmy oryginalny, a resztę mieliśmy takie toczone. I za obciążenia mieliśmy koła zębate. Koła zębate normalnie takie przywozili, kto pracował na kombinacie, to
Przykro mówić, jak to wywozili. No. Ja słyszałam od mistrza Furmanka, że mieliście też puszki, tak, puszki, które zalewaliście. Betonem. Te też były. To były te najbardziej początkujące czasy i sztangielki też były w ten sposób robione. Z tych puszek zalewanych. I to są zdjęcia z tych czasów? To są zdjęcia właśnie z tych czasów. Pamiętasz takiego Jurka? To jest zdjęcie, które przed tym, jak startował, jak występował w filmie Żelazna Obroża. Żelazna Obroża. Tak, właśnie. Tu właśnie u siebie w pokoju robił zdjęcia do castingu potrzebne w mieszkaniu. Jurek w 77 zrobił wtedy Mistrzostwo Polski. I na początku lat 80. przyjechał Ben Rader do Polski i zobaczył Jurka. Był po prostu naprawdę zafascynowany jego sylwetką, szczególnie górną częścią ciała. Bo umówmy się, Jurek miał nogi, jakie miał. Miał, zawsze mówił, tak. O, gdyby nie te nogi. Tak, zawsze mówiliśmy Jurkowi, żeby się ustawiał na zawodach za stołem, tak żeby nie było po prostu widać nóg. No, także on był zafascynowany jego sylwetką, nawet proponował wyjazd do Ameryki, tylko że Jurek to już był oficerem w szkole wojskowej. Tak. I tam pracował jako oficer. Bo Ben Vader wtedy przyjechał zorganizować, właśnie dać jakby pełnomocnictwo dla TKKF-u, tak, na organizację pierwszych mistrzostw Polski. I oprócz tego później jeszcze zaprosił naszych zawodników, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata, opłacił już cały wyjazd, wszystko. Marian Wysocki wtedy pojechał. No to są właśnie te zdjęcia, Jurek w bardzo ładnej formie, bardzo ładnie zbudowany, pięknie. Nawet brzuch miał tu bardzo ładnie przeźwiony. Tak. No. Takie zębate. Z kim rozmawiam, to każdy się dziwi, skąd takie... No właśnie skąd? Właśnie powiedz mi to skąd. Właśnie to jest, do tej pory jestem... Skąd czerpaliście wiedzę na temat treningów na przykład? Ja powiem szczerze, że na temat treningów to... Ja jeździłem do Pawła Filibota już później, w późniejszych czasach, a na początku ćwiczyliśmy na zasadzie prób i błędów, no bo to nie dało się inaczej, bo nikt na ten temat za dużo nie wiedział. A jeżeli ktoś wiedział, to nie jest tak w tych czasach, to się tym dzielił. Oj, tak nie było za bardzo. Każdy to trzymał dla siebie. No, Jurek się dzielił ze wszystkim, bo wiedział, że nawet chociażby nie wiem, co robi, to nikt nie będzie tak wyglądał jak on. W każdym razie ja jeździłem do Pawła Filibota. Odnośnie treningu powiem. Uh-huh. Ja ćwiczyłem codziennie. Uh-huh. Ćwiczyłem codziennie 2-3 grupy mięśniowe. Uh-huh. Ważyłem 90 kg i nie mogłem po prostu zrobić masy. Ja byłem to, co mi pan Borowiec przepisał, nasz dietetyk, doktor. Znaczy, to robił dietę z tego, co było. Kiełbasa podwawelska, 4 kg mięsa na miesiąc. I z tego musieliśmy. Nie było mowy o żadnych odżywkach, wtedy nie było odżywek. No, kupywaliśmy taki Portagen dla dzieci, taka odżywka białkowa i to się piło. Robiło się różne koktajle z jajek. I w ten sposób się robiło, jak to się mówi, masę. No, ale ja miałem problemy właśnie z masą na zasadzie tej, że dowiedziałem się dopiero od Pawła Filibota, jak pojechałem do niego, żebym zmniejszył o połowę treningi. Mówi, że to są za duża jednostka treningowa. Tak. I to mówić codziennie 3 grupy mięśniowe, mówić, to nie ma szans. Zmniejsz jednostki treningowe o połowę. Ile ten trening trwał? 2,5 godziny. No. I człowiek przychodził, ćwiczył, chętnie ćwiczył, do upadku mięśniowego wychodził, na drugi dzień przychodził. Były po prostu inne czasy. No ale odnośnie tej mojej wagi. Przestałem ćwiczyć, bo bardzo mi to ciężko szło, żeby przestać ćwiczyć, ale przestałem. W ciągu 2 miesięcy zrobiłem 7 kg wagi. Także naprawdę Paweł już miał wtedy... Lepsza regeneracja. Tak. Mówi, że brakuje ci odpoczynku, mięsień musi odpocząć. No, tak nie będzie. Ja cały czas był zmęczony. On był ładnie wyrzeźbiony wszystko, ale nie rósł. No bo nie miał po prostu odpoczynku. No i myśmy wiedzę w ten sposób zdobywali. Jak każdy coś wiedział, każdy się czegoś dowiedział, jakąś gazetę przyniósł z zagranicy, to na podstawie tego. I później zaczęliśmy jeździć do znajomych. Ja się startowało za granicą w zawodach, to coś się zawsze człowiek dowiedział. Później poznaliśmy Nazara Sombatego, Milosza Sercewa. I oni, co się mówi, ukolali diety, nie tylko kulturystów. A słyszałam, że Nazar wtedy w NCK-u robił trening. Nawet chyba mam te filmy, widziałam. Już u mnie mieszkał. To ty go zaprosiłeś? Razem z Januszem Lewko. Bo wy żeście byli w ogóle z Jerzym w Stanach. Tak. I powiedzieliście Nazarowi, że Polska jest piękna. Nazar przyjechał do nas na zaproszenie. Był chyba przez
tydzień czasu. Mieszkał parę dni u mnie i parę dni mieszkał u Janusza Lewki. U nas się żywił, no i u nas trenował. Tam nawet mamy ponagrywane filmy. A jak było z dietą? Skąd czerpaliście właśnie wiedzę na temat diety? Już powiedzieli, że rozpisywał wam ktoś dietę? Wiesiek Borowiec to był profesor dietetyk. Mhm. Tylko, że on rozpisywał dietę, po prostu spotykaliśmy się wcześniej i mówi, na co cię stać, co możesz zjeść i jakie produkty możesz używać. Nie? On na podstawie robił tylko tego, co mieliśmy. I co było dostępne? To, co było dostępne. A co było dostępne w tamtych latach, no to już wszyscy o tym wiedzą. Dlatego wszyscy się dziwią, jak myśmy robili te wyniki. Myśmy robili te wyniki, bo myśmy naprawdę ciężko trenowali. Nie tak jak teraz ludzie przychodzą, jak prowadzę zawodników, to trzeba ich zmuszać do wysiłku. Każdy by chciał tylko wziąć i od razu być dużym. To się tak nie da. No ale jak osiągnąłeś wagę około 100 kilo? W jaki sposób? Zawsze miałeś taką genetykę, taki genotyp? Ja zaczynałem, to wyważyłem 75 kilo. Ja byłem uparty, jeżeli postawiłem sobie jakiś cel, to trzymałem dietę taką, jak miałem rozpisaną, że miałem napisane, że mam zjeść 5 rodzynek, to bym zjadł 5 rodzynek za cały dzień. Bo ufałem temu, który mi tą dietę rozpisywał. I naprawdę nie pomyliłem się nigdy na ludziach, z tymi, z którymi współpracowałem i którzy mi coś... W jakim wieku zbudowałeś wagę 90 kilka kilo? I jak zacząłem... Ile miałeś wtedy lat? 23. Wystarczyłem wcześniej jako lekkoatletę. Nawet miałem parę osiągnięć i nabawiłem się ciężkiej kontuzji. Także musiałem zrezygnować z tego. Dlatego waga mi poszła momentalnie. Jak mnie kolega zobaczył po roku, to mnie nie poznał. 15 kilo w ciągu roku zrobiłem. Tak mi wszystko szło, bo to mięsień po prostu rósł. Jak miałbyś takie zdjęcia z tamtych czasów, kiedy ważyłeś się? Masz, dasz? Będę mogła skorzystać z tych zdjęć, wsadzić je do materiału. Jesteśmy w Brodach u pana Edwarda Pawlika, organizatora pierwszych mistrzostw Polski i idziemy do środka porozmawiać. W 1977 roku organizował pan w Krakowie, to były pierwsze mistrzostwa Polski. Po co żeście stworzyli? Bo wcześniej były okręgowe, tak? Jaki był cel stworzenia? No po prostu chodziło o to, żeby w Polsce stworzyć warunki do eliminowania zawodników, którzy by mogli wyjeżdżać na zawody międzynarodowe. Już tak, żeby sceny. Był tytuł prawny do wyłaniania zawodników najlepszych ogólnie z Polski, nie na zawodach ogólnopolskich, tylko na mistrzostwach Polski. I to właściwie rozwiązało sprawę, że od tego momentu, czyli od roku 1977, w Polsce pojawiły się Mistrzostwa Polski w kulturystyce. Organizowane z ramienia TKKF-u. Jeszcze wtedy z ramienia TKKF-u. Pan był organizatorem i gdzie były pierwsze te w Krakowie? W jakim miejscu? Pierwsze te zawody odbyły się, te pierwsze mistrzostwa odbyły się w Filharmonii Krakowskiej. To był czerwiec. 77 rok. Filharmonia Krakowska. Filharmonia Krakowska dlatego, że po prostu spełniała te warunki, a więc chodziło o dużą scenę, o pomieszczenie około 60 zawodników. No nie było innego miejsca w Krakowie, żeby taką imprezę przeprowadzić. No, było wysokie podium, dużo miejsc na widowni, bo około 800 siedzących. Ile ludzi przyszło? No w każdym razie więcej niż się mogło pomieścić, bo stali pod... To był ewenement, nie było takich zawodów. Konferansjerkę mówił pan, prowadził kto? Konferansjerkę prowadził Wiesiek Wnęk z TKKF Champion Polon. Do dzisiaj istnieje ta siłownia jeszcze pana Wnęka. Ja pamiętam tę siłownię. Tak, to jest stara klimatyczna siłownia. Ale,
Ale w tamtych latach to była inna siłownia i w innym miejscu, zupełnie. Bo nie na Kordeckiego? Nie, absolutnie. To było na ulicy Koletek 6. Koletek 6. Tak, ja mam zdjęcia, tylko no oczywiście tu nie mam dziś, ale mam zdjęcia z Koletek. Najpierw to było takie mieszkanie Stróżówka, które Wiesiek wygospodarzył. No, jak było więcej chłopaków, to ćwiczyliśmy na podwórku. No, ale było ciasno. I w roku 68 zaadoptował piwnicę, bo tam się stworzyły takie warunki, że mógł tą piwnicę przejąć, dużą już piwnicę, gdzieś o powierzchni około 50 metrów. To były dwa pomieszczenia i to tam było fizycznie zlokalizowana ta siłownia, a szyld, czyli TKKF Polon, był za zgodą oczywiście firmy, bo Wiesiek Wnek pracował w państwowych zakładach urządzeń jądrowych na ulicy Dzierżyńskiego wtedy, teraz to jest chyba ulica Lea się nazywa, nie wiem. No zmieniają. Zmieniają, tak. No i on tam pracował jako taki szef centrali telefonicznej. No i udało mu się przekonać dyrekcję, bo w tej siłowni jego tam na Koletek było dużo dobrych chłopaków. Kto się wyróżniał? Jakie były friki genetyczne? No więc, no oczywiście Wiesiek Wnęk był najlepszym w kategorii do 175, bo wtedy TKKF prowadził kulturystyczne imprezy w ogóle w trzech kategoriach, do 168, do 175 i powyżej 175. Wiesiek chodził w kategorii do 175, ale na przykład był taki Włodek Jutkowski, to on chodził w kategorii do 168. A Jurek Furmanek? Mam tu jego zdjęcia, w jakiej on był kategorii? Jurek Furmanek, to są już lata 70, a na razie mówimy o 60. O 60. Tak. Więc w tej najwyższej kategorii chodził Staszek Lis. Tu są jego zdjęcia w tej książce. Tu. Książka to jest 74 rok. O, to jest zdjęcie Staszek Liska. On miał 188 cm wzrostu, był wyższy jak Jurek Furmanek, ale to właśnie on zainspirował Jurka do ćwiczeń. On zainspirował Jurka. No bo skąd się znali? Z tej siłowni? Jurek tam chodził do siłowni pana Wnęka? Jurek, 71 rok. No i właśnie Jurek wtedy z Januszem Bławatem otworzyli sobie tam w Hucie. Ale przychodzili też na siłownię do Wnęka. Do Wnęka, tak. Co jeszcze? Jak wyglądały te zawody w teatrze? To już były Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski. To były Mistrzostwa Polski w Filharmonii Krakowskiej. Filharmonii. Tak. One się odbywały według przepisów, które w tamtym czasie funkcjonowały w kraju i była to mieszanka konkurencji siłowo-sprawnościowo-estetycznych. Tak się to nazywało. Juniorzy mieli takie konkurencje jak na przykład podciąganie na drążku, wyskok dosiężny, trójskok z miejsca. Szczegółowe przepisy opracował w tamtych latach, czyli w latach 60-tych końcówka i 70-tych, pan Stanisław Zakrzewski. On był redaktorem w takiej popularnej gazecie, która się nazywała Sport dla Wszystkich. Do dzisiaj tą gazetę czytamy. Pan Sadowski jest redaktorem. Tak, ale ja chcę powiedzieć taką rzecz, że w tamtym czasie Sport dla Wszystkich był rozumiany przez redaktora Zakrzewskiego, że kulturystyka
I sporty siłowe są sportami dla wszystkich. Każdy może uprawiać te sporty, jeżeli posiada wiedzę z zakresu dietetyki, regeneracji, czyli odnowy biologicznej i metod treningowych. A skąd się brało wtedy źródła, jakie były właśnie tej dietetyki, tej regeneracji? Skąd się brało wiadomości na ten temat? Z przemytu. To znaczy? To znaczy, kolportowaliśmy poprzez znajomych, przez no, układy różne, literaturę amerykańską. To były czasopisma, no, kolorowe, barwne, w których było dużo artykułów na ten temat. No i my po prostu z tego czerpaliśmy, ale równocześnie pan Stanisław Zakrzewski, ponieważ dobrze znał język angielski, właśnie opracowywał te książki. Książka. Ale Siła, sprawność i piękno. Ale to już jest któreś wydanie. On tych książek o tej tematyce wydał pięć. Pięć. Ja mam te książki wszystkie. No i właśnie tutaj są opisane najróżniejsze metody treningowe, metody żywieniowe, takie od podstaw. Od podstaw. I stąd, z tych książek i z materiałów, które posiadał pan Zakrzewski, były no, produkowane artykuły w tym czasopiśmie Sport dla Wszystkich. I tak funkcjonowało mniej więcej do końca lat 70. No jak zmarł Zakrzewski, to był chyba 75. rok, tam się zmieniła redakcja w tym czasopiśmie, bo to był miesięcznik. I wtedy się okazało, że zmieniono profil tej gazety, że sport dla wszystkich to może być każdy sport. Badminton, skiboby, karate, no kulturystyka. I wtedy kulturystyka już została zepchnięta tak tylko do dwóch, trzech stron. Czyli juniorzy mieli pociąganie na drążku i co jeszcze? To były konkurencje sprawnościowe. Sprawnościowe. Tak. No bo tak, no bo cała geneza kulturystyki, kulturysta dawniej, to był jakiś człowiek na bazarach, który podnosił tu konia, tu kobietę, tu krowę. To Sandow, był jakiś Sandow, rosyjski siłacz, Eugen Sandow. Tak, tutaj to byli tacy siłacze, dlatego ta kulturystyka, te zawody pierwsze były pod takim kątem. Pod takim kątem. Oni się A i seniorzy co mieli, jakie konkurencje? Kulturystyka, stricte to bodybuilding z angielska lub kulturismus z francuskiego oznacza kształtowanie sylwetki, a nie dźwiganie ciężarów, a nie historie sprawnościowe. Ale my nie mogliśmy inaczej z kulturystyką wyjść na zewnątrz, bo władza ówczesna, no władza komunistyczna, nie pozwalała nam na organizowanie zawodów tylko sylwetkowych. Musiało być. To się musiało później odłączyć, dlatego, żeby wyostrzyć te efekty. Dokładnie. No, człowiek odwodniony, no to nie zrobi iluś tam podciągnięć. Dokładnie. Jak powiedzmy Jan Wyduch, prawda? Są inne priorytety. Tak, inne priorytety przy wyciskaniu. Przy konkurencjach sprawnościowych są inne priorytety. Cechy motoryczne, wytrzymałość, prawda, a nie kształt mięśnia, czy definicja, czy separacja mięśniowa. To jest kulturystyka. Tylko że my wtedy nie mogliśmy zrobić zawodu, bo TKKF nie chciał nam ani finansować, ani dać zgody. Więc żeśmy się tak, po prostu stworzyliśmy taki miks. No i wtedy to się udawało. I seniorzy mieli konkurencję wyciskania? Tak, konkurencję, znaczy seniorzy mieli tylko konkurencję siłowo-estetyczne, a juniorzy mieli konkurencję sprawnościowo-estetyczne. Co do tej siłowej należało? No po prostu wyciskanie sztangi w leżeniu. Sztangi w leżeniu. Bench press. Tak? I później to się w któryś tam czasach odseparowało. Powerlifting tak odszedł od kulturystyki. Tak jest. Trójbój siłowy. Dokładnie. Po utworzeniu Polskiego Związku, to był 90. rok Polskiego Związku, ale jeszcze pod auspicjami TKKF-u. TKKF-u, tak. Tak.
szefem TKKF-u w tamtych latach był pan Mieczysław Borowy, ale on nam dawał, że tak powiem, zielone światło i godził się na pomału odseparowanie kulturystyki estetycznej od tych elementów siłowych. No i wtedy właśnie powstał ten drugi człon Polskiego Związku, czyli to był Polski Związek Kulturystyki i Trójboju Siłowego. A w Trójboju Siłowego... A później już kulturystyki i fitness. To już były lata 90. Czyli znowu ewolucja. Znowu tak. Ewolucja. No bo wchodzą te nowe kategorie, bikini, fitness, męska sylwetka. Dokładnie, ale to pomału tak ewoluowało. No. I kto do tej kadry narodowej? Tutaj mam zdjęcia, odzyskałam, no. Dużo zdjęć zaginęło niestety, no. nie jestem w stanie odzyskać. Co odzyskałam, no to... To jest Jurek Furmanek. To tak, wszystko to właśnie To jest Jurek zbierałam. Furmanek. To jest właśnie... 80. lata. To są 80. lata. Tak, tak, to są lata. No Kraków, tu nie ma tej daty, bo zawsze była data. Bo tu właśnie, województwie... No, międzywojewódzkie. No, właśnie tak widzę te pisze fragmenty. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Regionu Południowego w kulturystyce. Dlaczego międzywojewódzkie? Bo zamysłem w tamtych czasach było jakieś pogrupowanie. Wtedy było 16 województw. No, nie, przepraszam, 49 województw. Zrobił Gierek, tak. Ale było 16 zatem. No i musieliśmy to jakoś pogrupować, więc zrobiliśmy regiony. Region południowy, region centralny, region północny, prawda? I tak, żeśmy to, żeby do tych mistrzostw Polski wyłaniać już, no bo żeby nie przyjeżdżali zawodnicy, no zieloni, nieprzygotowani na Rozumiem. Mistrzostwa Polski. Tak. No. I kto tak to... w kadrze zagranicznej, kto wyjechał na scenę międzynarodową? Na przykład ten Dziubek z Łodzi, Waldek Nol. Mamy ich tutaj. Waldka co prawda Nola nie mamy. To, tu jest Dziubek. Tu jest Dziubek. Tu jest Dziubek. Tu jest Jerzy Furmanek. Tu jest Jurek Furmanek. Ten? Nie potrafię dziś powiedzieć. Tak do protokołów trzeba. Tak, z pamięci to. Ten? To jest 77 rok. To jest właśnie to w tak, tym... W Filharmonii. Filharmonii. A to jest Staszek Wiśniewski, taki z Katowic. On był czwarty. To jest ta kategoria najniższa. Heniek Szczepański. Nazwiska nie pamiętam. Rysiek Kobak. Jasiu Wyduch. W protokołach jest. Jest, wszystko jest. Jerzy, ty startowałeś po pierwszych ogólnopolskich mistrzostwach Polski, w tych oficjalnych mistrzostwach organizowanych przez TKKF z ramienia IFBB w Krakowie i chciałabym, żebyś swoją opowieścią wprowadził w nas backstage'owe życie kulturysty. Jakie były kategorie, jak żeście się przygotowali do zawodów, skąd czerpaliście informacje na temat diety, na temat dopingu, po prostu interesuje mnie wszystko z tamtych czasów. No, te zawody były bardzo ciekawe, to były pierwsze, to było jakby takie, powiedzmy, w tych czasach socjalizmu otwarcie na ten świat taki, powiedzmy, zachodni, no bo to wiadomo, kulturystyka była przeklinana jako tam wymysł kapitalizmu i tak dalej, konsumpcji nadmiernej, no wiadomo, w socjalizmie to na to niechętnie patrzono. No ale jakoś się udało, TKKF dopiął tego, działacze tam też bardzo aktywnie się przykładali i udało się zrobić te pierwsze mistrzostwa Polski właśnie w Krakowie. Zawody trwały 2 dni, pociągiem z Poznania to się jechało tam
parę godzin. Pociągi nie chodziły tak jak dzisiaj. Pamiętam, że tam pół drogi staliśmy na korytarzu oczywiście, bo nie było gdzie usiąść. Jak człowiek dojechał, to już właściwie miał dosyć wszystkiego. Ale byliście na takim skrajnym wykończeniu, jak teraz kulturyści są przygotowani? Nie. No takich radykalnych diet w ogóle nie znaliśmy. Po prostu się przed zawodami się trochę mniej jadło rzeczy tłustych. Cały czas się trzymało ilość białka, minimum te 2 gramy. To powiedzmy taka dieta kiedyś była, jak dzisiaj tak zwana amerykańska, że pilnują tylko białka, resztę jedzą ile się da. To mniej więcej tak wtedy. Ale ona się przed zawodami jednak trochę różniła niż. No wtedy właśnie obcinaliśmy tłuszcze, właściwie się robiła taka białkowo-węglowodanowa, tak jak co dzisiaj też się stosuje. Z tym, że nie było to takie radykalne, nikt tam nie schodził 5, 8, 10 kilo, 2 3 kilogramy. Powód był inny, bo oprócz samego występu, oceny sylwetki, oceny pozowania, bo wtedy też były inne konkurencje niż dziś, było jeszcze wyciskanie sztangi leżąc. Mm-hmm. I wiadomo, przy takich radykalnych dietach to człowiek by tam po prostu ze 100 kilogramami miał problemy. Czyli o odwodnieniu w ogóle nie mieliście pojęcia? Nawet nie słyszeliśmy o czymś takim. Znaczy to by jako, to nie wchodziło w jako szkodliwe, to tak. Ale nikt się nie odwadniał, w każdym razie z tych osób, co ja znam, z tych zawodników, to po prostu takie pojęcie było dla nas zupełnie obce. Tak, po prostu zapotrzebowanie białka, żeście wyrównywali. No raczej, jak ktoś tam pamięta, jak to wtedy było, to był tam okres lata 70, czyli Gierek, tak zwany późny Gierek to już był, czyli powoli w sklepach zaczynało brakować niektórych artykułów spożywczych, ale jeszcze nie było tak źle, ale typu parówki. Bardzo jako produkt białkowy, tak? Tak, parówki, konserwy mięsne, turystyczne pamiętam, serki topione, takie 25 gramów białka, do dzisiaj pamiętam. Oczywiście preparaty białkowe też były zabójcze, bo ich nie było w ogóle. Piliśmy mleko instant w proszku, to było strasznie słodkie, 36% białka, ale każdy tylko patrzył na to białko i przełykał, to była taka kleista. A cała reszta laktozy i wiadomo... To wszystko wchodziło, tam człowiek o laktozie nawet nie słyszał, nie? Raczej no, wiadomo, że słyszeliśmy, że jest, ale nie kojarzyliśmy, że to coś może w czymkolwiek szkodzić. Oprócz... Dużo białych serów się jadło, jajka się jadło, ja na przykład miałem też taką dietę, w granicach 6 litrów mleka dziennie się piło. Bo wtedy liczyłem 30 gramów litr razy 8, czyli mam 180 gramów białka już z tego, potem jeszcze tam jakieś parówki, rybę. Czyli cała uwaga była skupiona na zapotrzebowaniu na białko, a masa, białko, wszystko leciało przy okazji. A reszta sama szła. Oprócz białka w proszku, oprócz mleka w proszku, żeście jeszcze ten wypełniacz sojowy zdobywali. To był taki preparat sojowy, co dodawano do wędlin. Udawało się to kupić jakoś powiedzmy na czarnym rynku, to były takie worki chyba 15 kg. To była taka, coś takiego jak popcorn to wyglądało, tylko szare. Jak się to był taki granulat, tak? Tak, wypełniacz granulat sojowy. Po prostu jak tak się łyżkę tego wzięło do ust, to człowiek się zapychał, bo po prostu no, sucho się robiło, nie szło przełknąć, więc robiliśmy to na przykład w herbacie czy tam w mleku. No to się też taka papka robiła, jakby taka owsianka bardzo gęsta. Człowiek to jak wypił czy zjadł, bo to łyżką się właśnie jadło, no po prostu chodził tak na dęty potem od tej sobie, że makabra. No ale się liczyło białko, nie? W zeszycie wpisywałem, 50 gramów białka poszło, dobrze, jeszcze 150 jest dobrze, bo ważyłem koło stówki, czyli te 200 gramów białka, nie? I oto była walka codziennie od rana, już tam mówię, tym mlekiem, serami, jajkami, tam człowiek w zeszycie kreślił, podrzucał. No i przyjechałeś do Krakowa i stałeś w tej samej kategorii wraz z Jerzym Furmankiem, który został pierwszym mistrzem, on zdobył podium. Ty stałeś w tej samej kategorii. Były, ile kategorii było? Było łącznie 3 kategorie. 3 kategorie. To co dzisiaj, były 3 kategorie, do 173. Do 175 i powyżej. Ja byłem w tej powyżej. Czyli generalnie mistrzów było tylko 3. I koniec. Nie tak jak dzisiaj, że masz dzisiaj na przykład mistrzów. 160 bikini... ostatnio czytałem. Czyli jedne zawody 160 mistrzów. Nikt ich nie spamięta naprawdę. Nie ma opcji. Tym bardziej, że ty czytałeś w jednej federacji, a jeszcze istnieje kilka innych federacji, więc to się mnoży. Jakby multiplikują się ci mistrzowie przy każdym zawodach. Każdego ćwiczącego można, że tak powiem, podejrzewać, że jest jakimś mistrzem w jakiejś kategorii. Bo albo w jakiejś kategorii, albo w jakiejś federacji. Jeszcze albo w jakiejś federacji, także. Dokładnie. I ty byłeś w kategorii powyżej 1,75 m. Tak. Pamiętasz Jerzego Furmanka? Oczywiście. Pamiętasz te zdjęcia? Kto to jest? To jest Jurek. Tak, jego najszerszy. To jest Krzysztof Dziubek. Nie żyje niestety już.
Gość bardzo mi imponował, bo miał około 50 w bicepsie, bardzo silny był. Taki przykład, szliśmy kiedyś ulicą, chyba w Pabianicach. I gościowi w dużym Fiacie opona się przybiła. I tak chodzi, mówi, że kurczę, pan nośnika nie zabronię. Panowie, czy mi pomożecie? A Krzychu mówił, dobra, ja pomogę. Chwycił samochód, podniósł, już wymienię. No malucha to brali, w trzy osoby przenosili. To było 125, no to już tam tona prawie ważyła, nie? Tylko z boku tak wiadomo, zwany kanciak. No, ale potrzymał gość. No tak, no bo przecież maluch dopiero później zaczął dalej, być nie? produkowany. A to jest Paweł Mudzo, też bardzo fajny gość z Łodzi, jak pamiętam, chyba z Pabianic nawet dokładnie. To jest bardzo ciekawa osoba. Do dzisiaj go pamiętam, a szczególnie ścisk jego ręki. Dosłownie takie imadło, Krzysztof Ligier. Ciekawe, co się tam z nim dzieje, bo potem już go na zawodach jakoś nie widziałem. On jeszcze z tego, co pamiętam, boks trenował chyba dodatkowo. Czyli coś takiego jak dzisiaj, takie MMA. I siła, czyli kulturysta i po prostu sporty walki. Ja pamiętam, że w dalszej części stałeś ty i te zdjęcia zaginęły. Dalej chyba tutaj stał Noll i ja tak. Byłem szósty akurat. Także... Bo jeszcze był pan Waldemar Noll, ty I ktoś jeszcze był w tej kategorii? No jeszcze tam było, no później był jeszcze Kociubski, Karol Piasecki, taki znany był z, po prostu Stefan Mizieliński, o nim tam robił treningi, był z Herkulesa Warszawa, tam chyba 10 miejsce zajął na tych zawodach. To już nie jest on ten miejsce. No to jest Marek Bormański, to jest Andrzej Urbański. To jest z tych samych zawodów? Właśnie to nie wiem. Chyba nie. Trudno powiedzieć. To trzeba zobaczyć na listę w tych kategoriach, ale chyba nie. No i to jest mój trener, Henryk Szczepański, Antek, jakąś nazywę, szło mi z głowy, Kobak. O, to jest Jan Wyduch, bardzo znany. Wszyscy znają na pewno jego film, tak. Jak sobie długopis mięśnie brzucha wkłada. Albo jak robi pociągnięć we drążku przez... 60 chyba tam w ciągu minuty. Właśnie oglądałam te zdjęcia i widziałam naprawdę nienagadne sylwetki i zastanawiałam się, w jaki sposób te sylwetki się kształtowały, czy tylko i wyłącznie naturalnie, czy jednak doping już istniał w tamtych czasach. Znaczy, no z tego co ja tam wiem, co koledzy powiedzmy tam stosowali, to niektórzy tak zwany metanabol, to było praktycznie wtedy dostępne chyba na receptę, nawet przedtem chyba było bez recepty, bo w ogóle nie był jako środek dopingowy używany. Z tego co pamiętam, to nawet dzieciom dawano, jak było jakiegoś niższego wzrostu, żeby szybciej rosły. To akurat nie wiem, czy to coś tam pomagało, no ale lekarze tam jakoś 0,1 coś takiego zapisywali. Ale to było w sprzedaży w Polsce, czy przywoziło się za granicę z Rosji czy z Jugosławii? Polska produkcja. Typowo tam apteczny środek, kupiony bez recepty. No, raczej no te chyba małe było bez recepty, te duże to już chyba była recepta, już nie pamiętam. Ale wiem, że tam koledzy no, nie mieli problemu z tym dostać. To jakieś tam ceny niewielkie, lekarze ale tam skąd oni wiedzieli, jakie dawki brali, ile tego metanabolu? Trudno powiedzieć, tam słyszałem, że niektórzy ampułki biorą na raz. Raczej całą taką buteleczkę, tam było chyba 20 sztuk, czy ileś. W płynie było? Nie, w tabletkach. To jak ampułkę? No raczej całą taką flaszeczkę to sobie brali, czyli 20 tabletek, ale nie wiem, czy to był jako żart, czy tego. Mówię, trudno mi powiedzieć. A skąd wiedzieli, przez jaki czas stosować ten cykl? No raczej no gdzieś tam w jakichś źródłach lekarskich, pewnie jacyś koledzy lekarze, czy tam jacyś farmaceuci im podpowiedzieli. I reszta czy jakieś pewnie... wsparcie lekarskie, myślisz, mogło istnieć? No takie prywatne. Prywatne? No, no tak nikt tam nie powiedział. Ale od bloku nie było wtedy wiadomo nic. W ogóle nikt nie wiedział. Tu nawet też ludzie nie wiedzieli, jak długo to brać, bo niektórzy tam, znam takie przypadki, że 2-3 miesiące to używał cały czas i potem narzekał, że właściwie to wszystko mu spada, wszystko go boli, ale mówi, no bo właśnie sam metanabol obniżał poziom testosteronu, prawda? No, no to także pewnie, bo stosowany był bez testosteronu. No, oczywiście, tam o testosteronie wtedy też nic nie wiedziano. Z tego co ja wiem i znanych mi tam, powiedzmy, kolegów, zawodników, nic takiego, po prostu nie słyszeliśmy o tym. To dopiero w latach 80. coś było tam, jakieś informacje doszły, że są jakieś zastrzyki, a nie tabletki. Czyli jakaś osłona na wątrobę, o osłonach na wątroby nie mieliście pojęcia w tamtych czasach? No raczej trudno mi powiedzieć, może ci koledzy zabrali, może ktoś im tam doradził, że coś brać, nie wiem, rapacholin może, no nie mam pojęcia. Ale specjalnie tam nikt żadnych problemów nie miał, bo...
ogólnie to było tak, jak ktoś zaczął właśnie stosować ten doping, to się okazało, że on właściwie się robił silny, dość duży, ale po prostu jako zawodnik na scenie to nie istniał. Bo było naprawdę dużo zawodników, którzy w ubraniu robili takie wrażenie, jak się przyjeżdżało, to człowiek się za głowę chwytał, co ja tu robię. Pewnie przy braku tej diety i przy tych odżywkach, białkowych, pewnie była duża retencja wody. No, oni po prostu byli mocno opuchnięci, jak się rozebrali, to właściwie gości nie było już. Tam zarysów nawet mięśni nie było, po prostu potężne tylko nogi. Bo to pewnie woda schodziła po całych zawodach, po całym cyklu. Pewnie tak. Także tak to pewnie wyglądało. A powiedz mi, no na samych zawodach stosowaliście jakieś bronzery? No stosowało się bronzery, najczęściej to była jodyna mieszana z olejem dla dzieci, z oliwką dla dzieci. Tak już się kupowało, nie wiem. Jodyna? Jodyna. Żeby było taki brązowy kształt. Mm-hmm. Ten olej się z tą jodyną niezbyt mieszał, no bo wiadomo, olej, a to jest takie tam bardziej spirytusowo chyba wodnista ta jodyna, że to takie granulki były, to trzeba było mocno wstrząsnąć, szybko się smarować i co chwilę poprawiać, bo to co chwilę takie plamy wychodziły. Zresztą na tych zdjęciach może nie widać, bo zdjęcia są, no inna jakość zupełnie była niż dziś. Ale jakby była taka dzisiejsza jakość zdjęć, no to każdy by pewnie był taki w plamy, w centki, w jakieś po prostu miejsca, bardziej brązowe, mniej brązowe. Bejcom akurat podobno, że się smarowali. Bejcom to też? Lata 80. dopiero. No wtedy dopiero odkryto bejce. Bejca luksus wszedł później. Tak. W socjalizmie bejce nie było prawie, że. Co to chyba jakiś stolarz może gdzieś tam miał jakąś domowej swojej roboty. Bo tak w sklepach to sobie nie przypominam, że coś takiego było. Czyli popatrz, wychodzi na to, że jakby nie było takiego nacisku na dietę, nie było możliwości farmakologicznych. Co ciekawe, nie było żadnych aerobów. Nikt żadnych aerobów nie robił. Na przystanek tramwajowy, bo tam wiadomo, samochody rzadko kto miał, to się chodziło powoli, żeby masę nie tracić, tak samo powoli się chodziło na siłownię, żeby masę nie tracić. Oczywiście ci, co najwolniej chodzili, to ani masy nie mieli, ani rzeźby, także... Także samym treningiem siłowym kształtowaliście te sylwetki. Raczej ogólnie trening był też zupełnie właściwie inny niż dziś, bo praktycznie ćwiczyliśmy 6 razy w tygodniu, wszystkie grupy mięśniowe codziennie. Także takie treningi średnio trwały około 3 godzin. Czyli właściwie to w tym było i aeroby, można powiedzieć, i wszystko. A to był typowo siłowy, się robiło po 20-25 serii na grupę mięśni, na przykład na klatę 25 serii, na nogi, na plecy, na barki, na bicepsy oczywiście nawet czasami więcej i na tricepsy też. Brzucha też się dość dużo robiło, tam była taka teoria, że jak się robi 150 powtórzeń na brzuch, to klata wychodzi sama. Jak widać po ale tych to, żeście sobie sami ten trening wymyślili, czy skądś taka informacja była? To były takie przedruki, były w niektórych czasopismach, wiadomości sportowe, tam Henryk Jasiak na przykład przetłumaczał jakieś artykuły i tam wpisywał. Mówiąc prawdę, one były tak z 5-8-10 lat do tyłu, to były czasami najczęściej wiadomości lata 60-50. To też było w tak zwanym sporcie dla wszystkich z lat 70., który był wtedy też jako dosłownie biały kruk rozchwytywany i tam czytaliśmy te rzeczy, mówiąc prawdę, prawie tam nic nie było tak naprawdę konkretnego, ale tam 2-3 zdania były, że tam robi 8 serii po 8 powtórzeń, no więc wszyscy oczywiście tyle robili, bo jak się zrobi 10, to już na rzeźbę. 10 nie róbcie, bo się wyżywi, wszystko spadnie. No i takie były tam, po 6-8 ruchów się robiło z jakimiś ciężarami. Mówię, teorie niesamowite. 12 powtórzeń to jest kompletna rzeźba. Już to prawie nikt nie robił, bo nikt się nie chciał wyrzeźbić, bo chcieliśmy mieć bicepsy jak co najmniej Arnold. No niestety nawet nie zbliżyliśmy tam przeważnie. No mówię, 50 bicepsy wtedy to już był naprawdę super wynik. Taki był też kulturysta, no akurat chyba tam nie startował. Jan Kozłowski, no raczej nie startował, na pewno w późniejszych mistrzostwach startował. To właśnie doszedł do prawie 50 w bicepsie. Teraz ostatnio gdzieś tam na Facebooku się właśnie przyznał, że 49,5 zrobił, nie? Był w żołnierzu wielkopolskim, w żołnierzu wolności, nie, żołnierz Polski to było. Takie czasopismo raz na tydzień wychodziło dla wojska. I tam był taki mały artykulik, taki kącik kulturystyczny. I tam właśnie Stefan Mizieliński, szef Herkulesa z Warszawy, tam właśnie swoich zawodników, że tak powiem, wpisywał, pisał trochę o treningach. Były tam jakieś nowe informacje, takie powiedzmy, no ciekawe.
zawsze pamiętam, śledziłem, kiedy ten żołnierz polski wyjdzie, bo niestety w socjalizmie to nie było tak, że wychodzi we wtorek, to jest we wtorek, może wyszedł, mógł wyjść we wtorek i już go więcej można było nigdzie nie dostać, tak bywało, bo po jednej sztuce na przykład był, albo w ogóle dwa tygodnie nie wychodził, potem wyszły trzy numery od razu, także było wiecznie chodzenie do znajomego kioskarza, odłożył pan, a nie pan, pamięta pan takie cuda? On mówi, panie, co pan mi tu wiecznie o tej gazecie, nie? Ja mówię, no tam jest coś, co mnie interesuje, właśnie czekam. Mówi, tu wszyscy czekają, nie? No tam na każdą gazetę się czekało, no bo mówię, świat naprawdę zupełnie inny niż dziś. No i co tam jeszcze? No i to właśnie tam z takich czasopis, wiadomości. Później żeście redukowali objętość treningową. Myślisz, że to dobrze wpływało właśnie na wasze sylwetki, czy wręcz przeciwnie? Raczej redukcja to była taki, robiliśmy okres taki roztrenowania, to się nazywało latem najczęściej, bo mistrzostwa te główne Polski i w ogóle takie te okręgowe, czy tam międzynarodowe, to były właśnie tak przeważnie maj, czerwiec. Akurat tak latem to pasowało właśnie z tą rzeźbą, tak naturalnie jakoś człowiek się tam podrzeźbiał przy okazji, chociaż trochę siła wtedy spadała. I potem właśnie był taki okres miesiąca, dwóch, gdzie się powinno teoretycznie mniej ćwiczyć, no ale oczywiście bardziej ambitni, zatem powiedzieli, że nie odpuszczają. Arnold ma 56, ja mam 46, więc jadę dalej. Nie ma czasu na odpoczynki. Mówię, dużo było błędów, bo się ludzie dosłownie przetrenowywali, co zresztą samego mnie też spotkało. No tak bywa. Czym się to przetrenowanie objawiało? No po prostu zaczęło powoli, każdy trening zaczął się robić no wręcz przykrością. Człowiek już taki zniechęcony trochę chodził, siły spadały, zmęczenie, potem spać już nie szło, palpitacje takie serca nawet lekkie były. No i na końcu poszedłem do lekarza, że się tak czuję, że mi się nic nie chce. On mówi, panie, no co pan robi? Gdzieś pan pracuje? Mówi, po 20 godzin. Ja mówię, nie, no chodzę do szkoły i trenuję. Nie? Mówi, ojej. No, jak usłyszał, to mówi się pan odpoczął, to jest przetrenowanie typowe. I po prostu 2-3 tygodnie takich lżejszych treningów, bo wiadomo, że przestać trenować, to mnie tam żaden lekarz by nie namówił. No, chodziliśmy, tak powoli się tam, no i mówię, moi koledzy mieli to samo, no po prostu patrzyliśmy na ten świat, że tak powiem, tej kulturystyki zachodniej, patrzyliśmy na swoje zdjęcia gdzieś, jak się tam czasem pokazały, raz tam na rok gdzieś nas ktoś pstryknął i wrzucił do gazety. Ledwo tam było widać, bo w ogóle w gazetach to były zdjęcia tak zwane te pikselowe, czyli takie z tych kropek. Mówiąc prawdę, to tam prawie twarzy nie szło rozróżnić. No ale człowiek się cieszył, że go gdzieś tam pokazali. Niestety miałem takie dość duże archiwum tych różnych wycinków. To wszystko zaginęło w czasie. Dlatego ja robię ten materiał, żeby to już nie zaginęło, żeby to znalazło się na YouTubie i żeby to było po prostu jako historia. No to już historia, no 40 lat właściwie, dokładnie 40 lat temu były te pierwsze mistrzostwa w Polsce. 77, ty wiesz, że ty masz rację? No. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.